Pozwólcie panu, ja... Dzień dobry, pan podejdzie do pierwszej. Nas widać, tu widać, podejść tak, żeby było dobrze. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Sławomir Ziembiński, a pan może się przedstawić w telewizji? Bogdan Goczyński, jestem blogerem dotkniętym przez wymiar sprawiedliwości. Mam swoje doświadczenia z ostatnich 10 lat. No dobrze, i co by pan chciał na tej dzisiejszej konferencji o praworządności nam powiedzieć? Przepraszam, jest, nakręcamy. Ja przyglądam się wymiarowi sprawiedliwości i sądownictwu od 10 lat, kiedy zacząłem być nękany. I doszedłem do... Doszedłem do wniosku, że żeby naprawić wymiar sprawiedliwości, nie wystarczy zmieniać prawo. Należy stworzyć nową konstytucję, która daje gwarancję do wpływu nowej krwi do struktur władzy i trzeba wymienić kompletnie elity. Obecne elity... Nową krew to znaczy co? Młodzież? Jak to pan rozumie? Ludzi spoza obecnych struktur władzy. Czyli tych, którzy byli we władzy, tych wek już. Tak. Chcemy ich. Chodzi o to, że cechy osobowości są dziedziczone biologicznie, ale tak samo są potęgowane przez wychowanie. Obecne struktury władzy są w dużym stopniu kontynuacją tak zwanych elit komunistycznych, które były zdeprawowane. Jest kapitalna... No to resortowe dzieci, no tak jak to nazwali. Tak, ale jest kapitalna publikacja Andrzeja Łobaczyńskiego, już nieżyjącego psychologa, który pokazał, że tak zwane elity komunistyczne były to de facto elity psychopatyczne z zaburzeniami osobowości dziedziczonymi biologicznie. I chodzi o to, żeby stworzyć mechanizmy doboru ludzi spoza elit władzy i temu może na przykład służyć kadencyjność wszelkich urzędów, łącznie z urzędami sędziowskimi. Powinna być kadencyjność stanowi jest posłów na Sejm czy senatorów. Maksimum według mnie 2 kadencje. To samo powinno dotyczyć prokuratur i stanowisk samorządowych. I to by zaktywizowało i ludzi, i sprawiło, że władza nie będzie deprawować. Rozumiem. Jest to niesamowicie ważne. Przejdźmy na chwilę tutaj w tą stronę. Pan podejdzie tu bliżej do mnie. Jeszcze mam pytanie, bo pana projekt zakłada wymianę kadry, wymianę tych wszystkich, którzy dotychczas byli we władzy. Tylko pytanie, no pan mówi, że kadencyjność i tak dalej, to nie wyczyści tych stanowisk z tych starych urzędników, czy nawet młodych, ale dzieci, resortowych dzieci. Więc projekt jest dobry, ale jak to zrealizować? Bo ja wiem, że jak jest jedno jabłko w skrzynce zgniłe, to reszta się od niego też zarazi i zepsuje, tak? I o to panu chodzi. Chodzi o to, żeby nie było kontynuacji rodzinnej w strukturach władzy. W tej chwili urzędy państwowe są w dużej mierze dziedziczone. Szczególnie to widać na prowincji. To jest nepotyzm. Były konsekwencje pozytywne czegoś takiego, że gdyby stanowisko urzędnicze dziedziczyli ludzie z pozytywnych rodzin, z dobrym wychowaniem, z inteligencją, ale chodzi o to, że obecnie mamy selekcję negatywną. Patologia. Jest to kompletna patologia. I dlatego mamy afery, afery są przez to. Więc należy koniecznie wprowadzić kadencyjność. Są dyskusje, czy powinny być te stanowiska z wyboru. Są różne dyskusje. Ja wcale nie jestem pewien, czy powinny być z wyboru. Chodzi o to, że do władzy prą ludzie, często o dwóch twarzach, którzy mają zdolność do uzyskiwania wyboru. Natomiast ci ludzie wcale nie muszą odznaczać się rzetelnością, uczciwością. Tak. Dobrze, ale ja tutaj dodam, że jak ja obserwuję nasze, bo mam już swoje lata, bo niedawno 128 skończyłem jako czerwony korsarz, ale generalnie chodzi o to, że we władzy, mimo zmiany ministrów, z wiceministrów, to na tej środkowej części władzy dalej są ci sami dyrektorzy, nawet od 20 lat nieraz siedzą w urzędach miejskich, wojewódzkich i tam na przykład w PKW sędziowie są starzy. Tam się nie zmienia nic, tam siedzą konstant te same osoby, albo jeżeli już, to się zmienia, że ktoś z rodziny, tak jak pan powiedział, prawda? Więc trzeba stworzyć mechanizmy, żeby była ciągła wymiana tych elit i włącznie z wymianą biologiczną, żeby przerwać te struktury mafijne, rodzinne.
Kiedyś nawet za komuny była taka zasada, że jeśli sędzią w jakimś mieście była pewna osoba, to już jej małżonek czy osoba blisko spokrewniona nie mogła być prokuratorem. Nie mogła pracować z nim razem. Teraz, o ile wiem, tych ograniczeń nie ma. Ja znam przykłady, gdzie sędzia wychodzi za prokuratora lub... No tak, no żenią się, no. Tak. No to są rodzinne klany sądownicze i prokuratorskie. I to tworzy potężną patologię, włącznie z zaburzeniami osobowości dziedziczonymi wielokrotnie. Rozumiem. Dziękuję panu. Jeszcze raz może się pan przedstawi telewizją. Pozdrawiamy z konferencji. Potem Goczyński, miło byłoby rozmawiać. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Dziękuję. Zapraszamy na konferencję. Za chwilę będziemy robić relacje z tej konferencji. Mnóstwo ludzi przyjechało z całego kraju. Widać tutaj w Sejmie sali kolumnowej. W sali kolumnowej jest tutaj pełna sala, już nie ma miejsc, będą dostawki za chwilę zrobić, bo jak widać z całej Polski przyjechali, to około ponad 450 osób, może i więcej. No tutaj jest pięknie w tym sali. No i konstytucja, wymiar sprawiedliwości i obywatele. No obywatele tutaj, jak widać, zostali zaproszeni do Sejmu, żeby właśnie mogli się wypowiedzieć. Zobaczymy, jak będzie wyglądała konferencja. Dziękuję. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa.